Różni ludzie różnie patrzą na świat. Niektórzy patrzą na przykład na leżący na ziemi kamień, mówią, jakiś to piękny kamień, może by go troszkę stuningować i wystawić. Inaczej na świat patrzy reżyser, bo on ocenia wszystko pod kątem tego, jak to widać w obrazku, jak się sprawdzi w całym jego projekcie, czy dana rzecz zagra albo nie zagra. Potem są rzeczywiście specjaliści od castingów, od dobierania odpowiednich elementów wystroju, ale tak naprawdę to ten człowiek, który jest reżyserem, decyduje o wszystkim. I takim człowiekiem jest Janek Kinawa-Błoński. Witaj, Janku. Dobry, cześć. Cześć. Witaj, Janku. Miło Janku, się widzieć. Ja też się bardzo cieszę. Natomiast, wiesz, oglądałem wiele twoich filmów. Różyczka, Skazany na bluesa i powiem ci szczerze, nawet Skazanego na bluesa dostałem z twoich rąk, co dla mnie jest wyjątkową radością, ponieważ uważam, że to jest epokowy film, bardzo smutny film. O, smutny film o życiu człowieka, który był geniuszem zgubionym już na początku. I który nie prowadził samochodu, nie miał nawet prawa jazdy, co chyba musimy podkreślić, stojąc przy tak pięknym pojeździe. Natomiast, dziękuję ci bardzo, że tak powiedziałeś, natomiast wiem, że nawet do ślubu jechałeś sam osobiście prowadząc terenówkę i to świadczy o tym, że jest w porządku. Miałem wtedy Łaza, zdjąłem plandekę i stąd właśnie mniej więcej stąd ruszaliśmy do ślubu, a był to koniec stanu wojennego, więc proszę sobie wyobrazić, jakie wrażenia to wywoływało. Fakt, że Łaza pomalowałem przedtem na żółto. A widziałem, że sam grzebałeś trochę przy samochodach, nawet blacharkę robiłeś, o ile wiem. No bardzo często, szczerze mówiąc, mając 16 lat, wyremontowałem Wartburga ojca po raz pierwszy. Sam wyjąłem silnik i wymieniłem tłoki i pierścienie. Było to... Ojciec nie wierzył, ale zapaliło po włożeniu. Bóg dał but do dwusów, nie było całego rozrządu, więc można było to ogarnąć, chyba że miałeś tego nowszego. Nie, to był stary. Było to dosyć proste, jak w motorze, tak. Powiem ci, że jak myślę o liniach samochodów, to stary Wartburg 312 to było coś przepięknego. Późniejsze te takie blaszanki, przy których charakterystycznie brzmiały zamykane drzwi, jak się walnęło drzwiami, to był taki efekt, jakby ktoś, nie wiem, konserwę rzucił na ziemię, ale w tych starych, pięknych Wartburgach było coś niesamowitego. One były piękne, linie miały przecudną. No oczywiście mechanicznie nie ma tu o czym wspominać, ale wtedy można było tym jeździć. Ale nie o Wartburgach i innych tego typu rzeczach, tylko o stojącym tu nieopodal egzemplarzu będziemy rozmawiali. Bardzo mi zaciekawiła jedna rzecz. Co powiesz na temat auta i jeżeli byś chciał znaleźć dla niego jakąś rolę, to jaki to byłby film? To byłby film grozy? Czy byłby to film akcji? Uciekający gangsterzy? Czy coś w tym stylu? Auta są częstym rekwizytem w filmach, ponieważ bardzo łatwo przeprowadza się w nich sceny dialogowe, czy to stojąc, czy jadąc, prawda? Jak już nie wiemy, co zrobić z aktorami i gdzie ich posadzić, auto jest fantastycznym miejscem. Auto może podkreślać pewien status społeczny, moment psychologiczny, w którym znajdują się bohater bądź bohaterowie w aucie. Ludzie się rozchodzą, schodzą, całują, kochają. Płodzą dzieci. Możliwości, płodzą dzieci, tak. Janku, to gdybyś miał go wziąć do pracy, to powiedziałbyś, przydałby mi się w filmie, no nie, może ci przyjdzie do głowy jakaś akcja. Tenże biały pojazd z czerwonymi wykończeniami. Tak. No on mi się kojarzy z Euro, nie wiem dlaczego. Ale tym przegranym od 2012? No jakoś tak, ale myślę, że mogę spojrzeć odważnie do przodu i myślę, że w następnym Euro też mógłby być bardzo cennym rekwizytem. Wiesz, ale mamy tam bardzo niebezpiecznego przeciwnika, jakim jest Gibraltar. Tak, to prawda, wiele się o tym mówi, ale powiem szczerze, że ja teraz pracuję nad scenariuszem filmu o Janku Banasiu z Górnika Zabrze. Będziemy to latem robić, to wielki film o złotych czasach polskiej piłki nożnej. I tam był taki wielki epizod, który mi przyszedł w tej chwili do głowy, jak patrzę na ten samochód. To było to, kiedy Włosi zaczarowali w Strasburgu Polaków i nie dali im autobusu, który mieli dojechać na mecz. To już był trzeci z kolei mecz, bo była to wygrana Polaków na Stadionie Śląskim. Potem był remis właśnie, bo to było z AS Roma. Remis był w Rzymie i potem była dogrywka w Strasburgu. No więc tam zrobiono, że nie dano im autobusu. I Polonia przewoziła Polaków, zawodników polskich na stadion, tak że byli 5 minut przed meczem i wożono ich właśnie takimi małymi samochodami, oczywiście nie tak nowoczesnymi, ale takimi jak były na tamte czasy. Z tym mi się to kojarzy, ze sportem. Wiesz co, dalszą część rozmowy, jeżeli pozwolisz, przeprowadzimy po tym, jak się przejedziesz tym egzemplarzem, bo bardzo mnie ciekawi twoje zdanie na temat auta. Nic na razie nie będę mówił, co ja mam do powiedzenia w tej materii. To co, przemkniesz kawałek? Z przyjemnością. We'll be right back.
No i mów. Nautko z charakterem, bardzo fajnie się prowadzi. Miałem wrażenie, jakby miał założoną blokadę. Nie wiem, na czym to polega. Zaraz się wytłumaczę. Powyżej 5,5 tysiąca zaczyna się dławić. Tak. Dobra, to powiedz mi, na ile cylindrów go oceniasz? Co tam jest pod maską? To mogą być 3 cylindry. Dalej. Dalej? 5? 2. Uwierzyłbyś, że to ma 2 cylindry? Nie. To jest dwucylindrówka. Chodzi jak diabeł, przyznam. Chodzi jak diabeł. Oczywiście uturbiona. Całkiem przyzwoita sprawa. Nie, to mnie zaskoczyłeś rzeczywiście. Dwa cylinderki, 900. Ja byłem też zaskoczony. Zadzwoniłem do przedstawiciela Fiata i mówię, ludzie, co tam jest pod maską? Aha. Bo to idzie jak diabeł, no ale bardzo szybko rzeczywiście tnie, przyznasz, obroty. A jak wrażenia estetyczne ze środka? No, wnętrze jest wydesignowane, podoba mi się, bardzo ładny jest, jest gustowny. Ja lubię Fiaciki, ja lubię te małe samochody. Jak zdarza mi się być we Włoszech, to wypożyczam zwykle właśnie Fiacika i próbuję. Cała seria 500 bardzo mi się podoba. Genialna, 500 prawda? GL, tak. To są dobre samochody. Zdarzyło ci się kiedyś jeździć tą sportową wersją 500? Nie. Nie to ja poproszę szczęścia. Fiata, żeby dali taką 500 dla ciebie do testów. Chętnie, tak. To jest istne szaleństwo. To jest po prostu szaleństwo. Dobrze. Mnie wkurzyła w tym samochodzie jedna rzecz i to bardzo, szczególnie w momencie, kiedy wsiadam. Czy zauważyłeś pewną niewygodę? Nie mówię o poruszaniu fotelem. Ale to trudno się jakoś tak wypowiadać na temat tak małego samochodu. No dobra, jak się zapinało pasy? No z pasami jest kłopot, tak. No z pasami właśnie. Jest kłopot, tak. Ale... Gdyby zrobili troszkę wyższy ten badylek, to wtedy cyk. A tak to człowiek się szamoczy. Nie wyobrażam, że na przykład Wojtka ma, na przy okazji Wojtuś, pozdrawiamy. Nie ma tam pasy, tak. Nie ma możliwości. No ale jestem przyzwyczajony do takiego dyskomfortu. Ja nie lubię zapinać pasów. No ale wtedy mówiąc, bim. No niestety pojechałem z bim i zapinałem już jadąc, więc nie zauważyłem tego dyskomfortu, bo i tak już prowadziłem. Janku, druga rzecz, to nie zauważyłeś tego, bo nie miałeś okazji tankować, że przy okazji niewiele pali ten samochód. Przykrywę zbiornika paliwa, normalnie w samochodzie masz tak zrobioną, że jak centralny rozblokujesz, no to otwierasz sobie i tam masz korek. To jakiś włoski specjalista wymyślił taki lejek, taką tututkę, która się potrafi przyssać. I teraz wyobrażam sobie kobietę, która z pięknie dopracowanymi paznokciami próbuje to otworzyć. Masakra, to wiesz, od razu 4 paznokci nie masz. To takie 2 szczegóły, które mnie poirytowały. Poza tym te obroty, które się tną, ale jak się nauczy tym jeździć, wiesz, to jest fajnie. Natomiast, wiesz, ergonomia, bardzo przyjemny dźwięk silnika, przyznasz, to gada ładnie. Zaskakująco ładnie gada, tak. Dlatego ja byłem przekonany, że to na pewno nie jest czterocylindrowy silnik, bo gada inaczej niż czterocylindrowy. Dlatego powiedziałem 3, tak strzeliłem, bo coś jest inaczej. Ale nie wpadłem, że 2 może tak gadać, tak. Janku, czy gdybyś miał do wyrzucenia parę groszy i chciałbyś mieć samochód na miasto, dziarski, zwinny, zwarty, czy przez myśl przeszłaby ci taka właśnie Panda? No myślę, że jest to jakaś propozycja, tak, jako drugi samochód dla mnie chętnie, tak, żeby po mieście się pobawić. Janku, życzę ci kolejnych znakomitych filmów. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego, co robisz. Życzę ci samochodów z pierwszej linii, ale żeby gdzieś tam w twoim garażu stało coś zwinnego, szybkiego, takiego, no więcej jak ten Fiacik, bo to jest fajna zabawka, też bardzo bym chciał. Dzięki ci bardzo. Może pomyślmy o tej sportowej wersji, co? To koniecznie. Jak będzie, przejedziesz się nią. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, Janku. Kłaniam się. Do zobaczenia. Jan Kidawa-Błoński oglądał auto i chyba go nie ochrzanił za bardzo. Dziękuję.